Powiat Jesiennik, okolice Żulowej, Czerna Woda. I setki kilometrów tras rowerowych zwanych rychlebskie stezki. Czasami warto zejść z rowera, rozprostować kości i kręgosłup i dać kopa szarym komórkom. Okazją jest zamek Kaltenstein. Można zaufać nogom i podejść pod mury grodu, który pod koniec XIII wieku wzniosły Niemiachy z cechu Raubritter, czyli rycerzy rabusiów. Zamiast walczyć z wrogami państwa, grupa ta wolała łupić okolice i zmykać z łupem do zamku. Kaltenstein, którego dominanta, wieża obronna zwana stołpem, budziła respekt. Do wieży doklejono zameczek, gdzie zapewne odbywała się redystrybucja i konsumpcja łupów. W 1505 roku ówcześni właściciele podłożyli ładunki wybuchowe pod zabudowania. Efekt możecie podziwiać do dzisiaj w postaci przekroju wertykalnego przez stołp. Parumetrowe kamienne mury plus ciągi komunikacyjne z otworami przypominają o potędze wieży strażniczej. Część głazów z Drumowiska wykorzystano przy budowie zamku w Jaworniku. A mogło być jak u braci. Stołp w Olsztynie, stołp w Opolu i Prudniku. Brukowany dziedziniec, pod którym czają się piwnice, świetnie nadaje się na grilla i zabawy w rabusiów i gwałcicieli. O. Urok okolicy psuje pensjonat Radość. Na pierwszy rzut oka przyjazny dla otoczenia, ale spróbujcie zaparkować w pobliżu. Brak znaków zakazu nie uchroni was od pojawienia się za wycieraczkami żądania zapłaty 50 koron. I tak cwany Czech może kontynuować średniowieczne tradycje Raubritterów. Bardziej przyjazna dla zmotoryzowanych jest baza Rychlebskie Stezki i Bike Cafe. Tu można parkować na poboczu. Można coś zjeść i wypić nie tylko kawę. Polecam. Radości nie polecam. Rampa. Zalany kamieniołom, nie kojarzyć z alkoholem, choć też może być powodem do radości. Platforma skalna, odporna na argumenty natury, z kilkoma poziomami dostępu, dostatek wody do wykorzystania i dobre relacje z mediami społecznościowymi. Oto bastion PO. Można PO pływać, można PO pozować, można PO dziwiać, można PO pisywać się, PO wiosłować, PO spadać. PO beryzgać. Można PO medytować o wodnym żywiole. Można też spaść z najwyższej platformy. Można PO czuć artystyczny zew. Można PO pikniczyć lub PO grillować. A najlepiej PO pedałować w las.